No cześć, witam na kanale Kolekcjon Horroru, a dzisiaj pokażę Wam dwa takie same zestawy. Ale czy na pewno takie same? Raczej nie, ponieważ to będzie oryginał i jeszcze mamy podróbkę. I sobie porównamy, poszukamy tam jakichś różnic i mam nadzieję, że po tym filmie będziesz potrafić rozróżnić figurkę oryginalną od podróbki. A więc zapraszam do obejrzenia tych dwóch zestawów. Ok, mamy dwa zestawy, po lewej stronie oryginał, a po prawej podróba. I muszę przyznać, że będzie problem, ponieważ wyglądają one identycznie na pierwszy rzut oka. No ale może coś się uda znaleźć. Jak widzimy, opakowanie niczym się nie różni, a zazwyczaj podróbka miała ciemniejsze odcienie. A tutaj, no jest identycznie. O, znalazłem coś. Podróbka ma mocniejszą czerwień loga IT. Ale trzymając tylko jeden karton, nie połapiemy się, czy logo ma mocniejszy, czy jaśniejszy kolor, dlatego musimy szukać dalej różnic, które pomogą nam zidentyfikować figurkę oryginalną. Z tyłu natomiast znowu jest problem, bo znowu wszystko wygląda identycznie. Jeżeli znajdziecie gdzieś jakieś różnice, to piszcie w komentarzach. Gdy otworzymy klapkę, ujrzymy również dwa identyczne, niczym nie różniące się grafiki Pennywise'a. W środku kartona zawsze mamy tła dla figurek, tutaj również i tak samo. Niczym się nie różnią, ale jest coś, taki mały defekt. Oryginalne zdjęcia wyglądają tak, a podrobione tło ma takie zdjęcia, takie jakby one były dość często zginane, używane, a jest to nowa figurka. Okej, mamy oryginalną figurkę, jest to Pennywise z tymi ciekawymi, długimi kończynami z groźną miną. A tutaj jest podrabianiec, też na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, ale zauważyłem jakieś tam małe różnice w kolorach, zaraz się temu przyjrzymy. Jest różnica na pewno, jeśli popatrzymy na jego włosy. Oryginał ma jaśniejsze włosy i też sprawiałem przez to wrażenie, jakby był trochę inaczej zaczesany. Kolejna taka mała różnica to jego czoło. Jak wiemy, Pennywise ma te czoło takie pomarszczone przez tę zaschniętą farbę. Oryginał ma mniej widoczne te zmarszczki. A podróbki zmarszczki są lepiej widoczne i jak się przyjrzymy, nie wiem czy to widać na filmie, to mają też taki niebieski odcień. Następny szczegół w kolorach to oryginał ma jaśniejszą barwę nosa, ust i tych dwóch pasków przecinających jego oczy. Podróbka ma ciemniejszy kolor, aż prawie pod czerń to podchodzi. Zauważyłem różnicę też w zębach. Tutaj oryginał ma bardzo ładne zęby, ale wydaje mi się trochę, że one są takie wybrakowane i bardzo podobają mi się zęby podróby. A to są zęby podróby. Jak dla mnie wyglądają lepiej, takie pełne uzębienie. Tutaj macie takie trochę lepsze porównanie tych zębów. Sami musicie stwierdzić, które lepsze. Ja wybieram jednak te podrabiane zęby. Mamy również różnicę koloru jego kołnierza. Moja oryginalna figurka ma kolor taki szary, a podróbka ma jaśniejszy kolor. Zobaczymy sobie teraz kolor jego kończyn. Jak widzimy, tutaj jest taki kolor żywy, kolor czerwony. Jak dla mnie bardzo fajnie i starannie dobrany kolor. No podoba mi się to wykonanie. A tutaj jest podróbka. Trochę to takie wyblakłe jest, nie? Albo sine. No tym razem plus dla oryginalnej wersji. Porównajmy sobie oba. Widzicie, no jest różnica. Również mała i może nieznacząca dla kogoś, ale no oryginalny kolor wygląda jak dla mnie lepiej. Jest jeszcze minus podróbki, że te jego wielkie kończyny bardzo łatwo odpadają. No, nie fajnie. Nazwałbym to defektem tej figurki. Wystarczy lekko pociągnąć ręką i odpada. Jak się trochę jej poużywa, to pewnie w ogóle już nie będzie chciała się trzymać tej figurki. Tutaj mamy wymienną głowę z Deadlight. O dziwo, podróbka świeci. Często się zdarza, że do podróbek nie dają baterii albo dają zużyte. Tutaj podróbka świeci, ale jednak coś to światło mruga. Tak samo oryginalny dziób wydaje mi się być szerszy i zmarszczki na czole tak samo są mniej widoczne niż u podróby. Tutaj też taka pierdółka, ale przycisk oryginału jest jaśniejszy od podróbki. Tutaj mamy dwie główki kobiety z obrazu małego Żydka. Wyglądają podobnie, tylko że podróbka ma dodatkowo pomalowane, są dodane cienie wokół oczów. Natomiast z boku czy z tyłu wygląda to wszystko identycznie. Ostatnia wymienna główka, różnic brak, jedynie co to znowu te zmarszczki na czole, nic więcej nie widzę. Albo nie, jest jeszcze coś, podróbka ma dodatkowo wycieniowane powieki. Co do wymiennych dłoni, wyglądają one tak samo. Albo nie, znowu. Oryginalna dłoń ma takie przerywane kreski, a podróbka ma je całkiem inaczej wykonane. Także co, nie oszukujmy się, podróbka jest bardzo dobrze wykonana.
Ciężko znaleźć różnicę i mając tylko jeden zestaw w ręku, będzie nam bardzo ciężko ocenić, czy to podróbka, czy oryginał. Różnią się praktycznie tylko lekkimi odcieniami barw w niektórych miejscach. Kupujcie ten zestaw tylko u sprawdzonych sprzedawców. A na dzisiaj to jest wszystko. Dzięki za obejrzenie. Na razie i cześć. Zostaw też subskrypcję. Bye.